jeśli już jesteśmy na etapie realizacji projektu, ale też częściowo designu, bo to się przenika w przypadku oprawy audiowizualnej, przenika się płynnie, to znaczy z designu wychodzi, a w realizację wchodzi i kończy się dopiero na etapie testów i publikacji gry, no to w przypadku oprawy audiowizualnej, poza samym faktem tego właśnie, żeby ona była fajna i żeby był taki fajny, ta bomba atomowa, którą sobie widzimy na zdjęciu, bo w wielu grach, nawet takich komercyjnych i udanych, niestety oprawa audiowizualna sprowadza się do fajerwerków. Tak naprawdę też na etapie designowania trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co nam w oprawie audiowizualnej jest potrzebne, czy nam jest potrzebne fajniejsze oświetlenie, bo robimy kolor, czy nam potrzebna jest fajniejsza fizyka, bo robimy wyścigi samochodowe i co zrobić, żeby to maksymalnie gracza atakowało, czyli właśnie spowodowało, że opada szczena i że mówi, że to jest bardzo fajne i w ogóle wow, ale jednocześnie, żeby to nie było na tyle nachalne, że męczy. I no, przyczynać, że na przykład robiąc najprawdopodobniej, zwłaszcza pierwszy, bo troszeczkę przewieźli z niektórymi efektami i co prawda oldschoolowym graczom się to podobało, natomiast... Butowanie. Tak, no to butowanie samo w sobie to akurat nie była kwestia, tam bardziej chodziło o jakieś filtry rozmywające ekran, ilość krwi na ekranie, ilość krwi na geometrii, w ogóle ilość krwi wszędzie, gdzie się dało. Niektórym się to nie podobało na tyle, że zakazali nam, sprzedaży. W niektórych krajach. No ale to jest jakby taka dygresja. No ważne jest to, że oprawa audiowizualna musi podtrzymywać zainteresowanie grą, to znaczy za jakiś czas trzeba pokazać graczowi coś fajnego i nowego. To znaczy, że zrobienie gry na jednym patencie, czyli wizualnie, która przez cały czas jest taka sama, to no, w sposób oczywisty byłoby nudne, ale na etapie designu powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co będziemy pokazywać fajnego w oprawie audiowizualnej, żeby gracza zachęcić, to znaczy jak budować grę, żeby on gracz był zagłębiony przez jakiś czas w daną lokację czy w daną przygodę i żeby co jakiś czas go zaskoczyć czymś fajnym. No, jeśli ktoś grał w Google War 3 na przykład, to wie, że oni to robią co 10 sekund, to znaczy tam praktycznie cały czas się leży na podłodze ze szczęką przyklejoną do dywanu, bo tam postanowili, że co 10 sekund gracza zaskoczą czymś, co powoduje opaszczę. Nie każdy go na to stać. Tam zrobienie jednej lokacji kosztowało więcej niż budżet średniej gry gdzieś tam robione indziej, no ale idea jest taka, że nawet jeśli nie mamy dużych środków, albo nie mamy dużego zespołu, to musimy podtrzymywać zainteresowanie nie tylko pokazując fajne rzeczy, ale pokazując też nowe rzeczy, które przykują i zachęcą gracza do grania dalej. No walory estetyczne i komercyjne to o tym co nieco już dzisiaj było. No prawda jest taka, że musimy zdecydować się na pewną estetykę gry, czyli albo robimy grę mroczną, albo robimy grę bajkową, albo robimy grę ponurą, albo robimy grę wesołą. Czasami można to połączyć, czasem można to pomieszać, natomiast nie można o tym zapomnieć i postawić grafików i powiedzieć, no to teraz róbcie miasto, albo teraz róbcie wioskę, albo teraz róbcie jakieś ludziki, ponieważ z samego designu gry powinno wynikać nie tylko to, jak się nazywają te ludziki, jakie są płci, jakiego wzrostu, ale też bardzo dużo różnych detali czy szczegółów, które wpływają potem na odbiór i na klimat gry, też trzeba na tym etapie zdesignować. No potem ten obrazek, co tam są, to widzimy po prawej, to jest to, co się na etapie realizacji zazwyczaj zaczyna dziać z designem, czyli on tak nie chodzi o to, że to są laski, tylko o to, że potem ten design, który na początku wymyśliliśmy, coraz bardziej zaczyna taki obrazek Picasso przypominać, czyli coś tam z niego zostaje, ale to jest przeinaczane, przekształcane, ale Picasso też zaczynał od realistycznych obrazów i od realistycznych dzieł, a potem dzięki temu, że właśnie ładnie potrafił robić wariacje na temat już mało realistycznych obiektów, czy mało realistycznych motywów, no to wygrał. Krótko mówiąc, stworzył coś wielkopomnego. No i tutaj też w pewnym sensie tak naprawdę chodzi o powtórzenie tego hasła, które dzisiaj padło, że z pewnych rzeczy w designie trzeba rezygnować, pewne rzeczy trzeba zmieniać, trzeba dbać o mnóstwo problemów, no trzeba dbać też o to, żeby zespół dobrze pracował, żeby designerom trochę nosa przyczynić, z niektórych rzeczy zrezygnować, albo je wyrzucić, jeśli trzeba. Programistom trochę pomóc, bo na etapie designu wszystko wygląda fajnie, a potem się okazuje, że programiści nie są w stanie tego zrobić, albo że zajęło im to 6 lat i te
też trzeba pomóc. No i po to, żeby team jednak jakoś wytrzymał do końca projektu, niezależnie od tego, w jakich warunkach robi, no to trzeba design cały czas twórczo modyfikować i cały czas nad nim panować. No i tutaj jeszcze właśnie na sam koniec kilka, no to ten slajd pokazywałem kiedyś, zresztą to jest kilka poprzednich, które troszeczkę przemontowałem, pokazywałem Wam na jednym z wykładów, który miałem kilka lat temu na IGK, gdzie opowiadałem ogólnie o tym, jakie są najczęstsze błędy w projektowaniu gier. Natomiast tutaj głównie na etapie designu, jakie błędy popełniają designerzy, czy ci, którzy chcieliby być designerami, no to jest pierwsze właśnie to, o czym na szczęście dzisiaj już parę razy tutaj wspomniał, to jest to, że wielu osobom się wydaje, że sprzedajemy pomysły na gry. Otóż prawda jest taka, nikt nie kupuje pomysłu na gry. Dlatego, że każdy deweloper, który 10 lat ma jakiś zespół albo pracuje w jakimś zespole od 10 lat, to ma swoich pomysłów na gry dziesiątki, bo te gry, które robi, już go zmęczył, a poza tym po drodze czegoś się nie udało zrealizować i tych pomysłów zawsze jest mnóstwo i to no, taki przykład ma do nas na skrzynkę jakąś tam ogólną firmową przychodzą bardzo często jakieś propozycje od ludzi, którzy chcieliby, żeby zrealizować pomysł na grę. I gra właśnie najczęściej to jest super epicki RPG, ale on nie jest tylko fantasy, bo on jest też science fiction, bo można przenosić się w czasie i na te starszym kosmicznym. Znaczy może przesadzam to często, ale właśnie aspirujący designerzy często myślą, że ten pomysł jest taki ważny, ale nie jest ważne to, co z tego pomysłu wynika. Otóż pomysł jest ważny, jest potrzebny, ale tak naprawdę potrzebne są miliony małych pomysłów, z których można zbudować dobrą grę, na co nie wszystkim właśnie stać w tym momencie. Natomiast ten jeden duży pomysł też jest oczywiście ważny, ale jego nikt nie kupi i nikt nie będzie chciał robić takiej gry tylko dlatego, że był jakiś pomysł. Ja tutaj wspominam o idei Vertical Slice, bo wydawcy, czyli ci, którzy decydują o uruchomieniu projektu, czyli na prostu dają na niego kasę, to oni się domagają tego, żeby im pokazać Vertical Slice, czyli taki pionowy wycinek tortu. Jak chcemy spróbować, jak smakuje cały tort, to nie musimy go zeżyć w całości. Natomiast musimy sobie wyciąć taki mały kawałek i zjeść górną warstwę, środkową, dolną i wtedy wiemy, jak ten tort smakuje. I tak to w tej chwili niestety wygląda, żeby kogoś namówić na zainwestowanie w grę, przynajmniej jeśli to jest jakaś większa gra, ale w tej chwili już chyba w każdą, to trzeba po prostu pokazać taki kawałek gry, który pokazuje nie tylko pomysł, ale pokazuje też wiele realizacji, jakość i entuzjazm i zdolność do rozwiązywania trudnych problemów i jeszcze co najmniej kilka innych spraw. No, inni właśnie popełniają błąd, uważam, że im większy projekt, tym lepiej, no, ale na ten temat dzisiaj było tyle, że nie będę tego w ogóle poruszał. Właśnie kolejny błędem jest to, że designerom niektórym się wydają, że oni grę wymyślają, a potem ktoś ją tworzy. Otóż tak nie jest. Nie jest mi w ogóle znany taki przypadek. Nawet nie chodzi o to, że z naszego rynku, bo w Polsce w końcu bardzo dużo gier nie powstaje, ale ja czytam bardzo dużo i po polsku, i po angielsku, i przeróżne strony, i fora, i na konferencje jeżdżę. Nie jest mi znany przypadek tego, że ktoś wymyślił grę i dał komuś dokument albo opis tej gry i potem inni to grę robili, tylko dlatego, że ten ktoś ją wymyślił. Jeśli ktoś już jest designerem, czyli pracuje nad grą, to najczęściej pracuje do ostatniej chwili, łącznie z tym, że jeszcze przed wysłaniem builda do tłoczni biega i prosi, żeby coś tam spróbowali poprawić albo odpowiada na jakieś trudne pytania typu dlaczego przez przypadek ktoś zapomniał tych tekstów wykasować z gry, gdzie tam wołają też ponownie wrótki i tak dalej. To jest niestety rola designera i to są problemy, które trzeba przez cały czas rozwiązywać. No, liczy się pomysł, tak jak wspomniałem, to jest tylko i wyłącznie mi. No i wielu osobom też